17 lipca 24 roku, okolice Wieży Banowej, i wchodzimy do lasu zobaczyć, czy coś rośnie, czy sucho, czy mokro. Mały rekonesansik zrobić, a nuż widelec, może się coś znajdzie. Także zapraszam na wspólny spacer z grzybami w Nowej Hucie po lesie. To mamy pierwsze grzybki. Mamy omawianego już, spotkanego w Lasach Świętokrzyskich, mleczajowca smacznego, który bardzo, o, patrzcie, intensywnie wydziela mleczko białe o łagodnym smaku. Po uszkodzeniu blaszek również wydziela mleczko. Jest to grzybek jadalny nawet na surowo, o delikatnym smaku. Także można śmiało go zbierać i jeść. Mleczajowiec smaczny. No i mamy kolejnego grzybka jadalnego, masłoborowika górskiego. Jeden jest masłoborowików, drugi jest masłoborowik żółto-brązowy. Tego zaraz wyrwiemy i zobaczymy, czy rzeczywiście jest to masłoborowik górski. I tak on się prezentuje. Malutki, ale jest. Piękny pieniek, a na nim grzybki jadalne, omawiane już nieraz na kanale miejskim. Łuskwiak zmienny, łuszczak zmienny, grzybek jadalny, ale może być mylony z maślanką wiązkową, może być mylony z chełmówką jadowitą, grzybami trującymi. Także trzeba uważać przy jego zbieraniu, ale polecam. Łuskwiak zmienny. Niby w lesie mokro, niby jest ciepło, niby warunki idealne do wzrostu grzybów, ale tu póki co nic konkretnego niestety nie ma, ale nie poddajemy się i idziemy szukać dalej. Może akurat coś się trafi. Szyszkowiec łuskowaty, bo o nim mowa, to ten oto grzybek dość dziwnie wyglądający. Jak jest młody, starsze owocniki mogą być mylone z różnego rodzaju koźlarzami. Grzybek już też omawiany na kanale. Jest to dość rzadki grzybek rosnący na terenach górzystych, przeważnie jadalny. Z czerwonej listy roślin i grzybów. Także zostawiamy go. Możemy tylko podziwiać. Nie wyrywamy, nie kopiemy, nie niszczymy. Bezsensownie. Niech sobie rośnie. Przed chwilą pokazywałem wam malutkiego owocnika szyszkowca łuskowatego. A tutaj mamy już całkiem spory owocnik. Jak widzicie, rośnie na
resztkach drzewa iglastego. Taka jego natura. Niech sobie rośnie szyszkowiec łuskowaty. W trochę większej wersji niż parę chwil wcześniej. No nie darzy nas dzisiaj las. Niestety. No ale kilka pieprzników nam się pojawiło. Jakieś takie może nie za ładne, ale będą na zupkę. W koszu też jeszcze niewiele grzybów. Tak jak mówiłem, no niestety. Niby mokro, niby ciepło. A grzybów jak na lekarstwo. Tutaj mamy pieprznika ametystowego. Kuzyna pospolitej kurki, czyli pieprznika jadalnego. Grzybki omawiane już w komentarzu, ewentualnie w opisie filmu. Będą dodane linki do wszystkich omawianych dzisiaj napotkanych grzybków. Proszę Państwa, oto miś. Ja no żartuję. Galaretek kolczasty. Grzybek, który rośnie na drewnie drzew iglastych. Grzybek jadalny na surowo nawet. Trzeba tylko... trzeba. No jest ryzyko, że można jakiegoś tasiemca złapać czy coś. Także lepiej nie ryzykować. Ale jakby ktoś chciał spróbować na własne ryzyko, to może. Tak jak widzicie, konsystencja budyniu. Galaretek kolczasty to praktycznie, no nie mówię, żelek taki leśny z drobnymi kolcami na spodniej części. Może się uda. O, takie to drobniutkie kolce są. Grzybek jadalny, nawet na surowo. Ponoć dobry z sokiem malinowym. Słyszałem również opinię, że można zebrać, sparzyć lekko chwilkę, żeby właśnie te jaja tasiemca zginęły i dopiero wtedy konsumują. Nie wiem, nie próbowałem. Może kiedyś. Na razie jeszcze jestem za mały na to. Lecimy dalej. No, jakbym stwierdził, że się koszyk pomału napełnia, to by było lekkie nadużycie, bo koszyk wielki jak grzybów na samym dnie. Ale jest dobra wiadomość dla tych, którzy lubią drobnice. Ale jakże smaczną. Pieprznik trąbkowy się pojawił. Także jest już dobrze. Można będzie niebawem podjechać i poszukać, bo rosną naprawdę masowo. No tu niestety jeszcze malutkie, no ale nie od razu Kraków zbudowano, prawda? Trzeba dać im troszeczkę czasu. Wreszcie jakieś borowikowate. Krasnoborowik seglasto pory. Bardzo piękny. Bardzo piękne dwie sztuki. O, ale jednak ktoś był tu przed nami. Ślimaczki są. Grzybki jadalne, smaczne, twarde. Nie trzeba dodatkowo obrabiać termicznie. Dziwię się ludziom, którzy je zbierają, a potem gotują. Kilka razy wody wylewają, czyli to co najcenniejsze. Nie jest to grzyb trujący, wręcz jest bardzo smaczny, pamiętajcie. Śmiało można zbierać. Porównanie tego
krasnoborowika ceglastoporego z bardzo popularnym mieszczuchem, ale występującym też w lasach, czyli modroborowikiem ponurym, wrzucę również w opisie filmu. Patrzcie, jakie piękne stadko rośnie pieprznika ametystowego. Jak wspomniałem, kuzyna pieprznika jadalnego, czyli popularnej kurki. Na targowiskach często te grzyby są sprzedawane właśnie jako kurka, którą nie jest. Wiadomo, regionalizmy regionalizmami. Różne grzyby nazywane są tak samo, dlatego najlepiej do identyfikacji używać nazw atlasowych, nieregionalnych, bo można się naciąć, tak jak w przypadku właśnie tutaj pieprznika ametystowego, który jak widzicie jest ciemniejszy, a porównanie z pieprznikiem jadalnym będzie w opisie filmu. No i tak, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nasza wizyta w lesie również. Kończymy ją tym oto miłym akcentem. Mleczajowcami smacznymi. Tutaj dwa takie mniejsze owocniki. Tutaj też niewielkich rozmiarów. A tutaj o, piękne, wielkie, duże, zdrowe mleczajowce. Weźmiemy, usmażymy. Będzie to, prawdzie powiedziawszy, mój debiut z tymi grzybami, ale z nich cieknie. Dlatego nazywają się krówka też w regionalizmach, bo patrzcie, ile mleka z nich leci. Nie do wiary. No, także kończymy na dzisiaj spacer po lesie. Można powiedzieć, źle nie jest, ale dobrze też nie. Można byłoby się spodziewać czegoś więcej po ostatnich opadach i po temperaturze, ale nie ma co narzekać. Jak widzicie, pieprznika ametystowego dość sporo, gołąbek, trzy ceglaczki, trochę krówek, jak to się mówi regionalnie, czyli mleczajowca smacznego. Także urozmaicenie jest. Jeszcze do auta mamy 10 minut spacerku. Także ja już się będę pomału z wami żegnał. Jak coś jeszcze nowego spotkam, to będą PS-y. Także nie zapomnij zostawić jakiegoś śladu po sobie. Zasubskrybować, skomentować, udostępnić. Będzie mi niezmiernie miło. A tymczasem do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć. Jak obiecałem, tak robię. Wracając do auta, spotkałem jeszcze jednego takiego oszusta. Ludzie go często mylą też właśnie z koźlarzami różnego rodzaju. A to jest grzybiec purpurowo-zarodnikowy, grzyb jadalny, rzadki. Takich grzybków nie zbieramy. Obiecałem PS-y w drodze do auta, jak coś ciekawego znajdę. No i mamy pieprznika
bladego. Pieprzkik jadalny, ale nie jadalny, bo pieprzkik blady. Kuzyn kurki. A tutaj pokażę wam, jak wygląda pieprznik ametystowy. To ciemne, to pieprznik ametystowy, to jasne, to pieprznik blady. Różnicę widać gołym okiem. Ale można śmiało oba gatunki zbierać, jeść, konsumować, używać, gotować. Smacznego!